Chciałbym teraz kilka powiedzieć o sakramencie pokuty i pojednania. Za chwilę będzie możliwość przyjęcia tego sakramentu w ramach tych rekolekcji, ponieważ już liczba próśb związana z sakramentem była duża, więc zdecydowaliśmy się taki czas na ten sakrament osobno poświęcić. Sakrament, tak jak wszystko w Kościele, tak jak pisze papież, także ten sakrament, chyba że przede wszystkim ten sakrament jest miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego. Myślę, najbardziej w sposób taki widoczny właśnie sakrament pokuty i pojednania pozwala doświadczyć tego daru Bożego. Ponieważ jednym z najbardziej niebezpiecznych owoców grzechu, zła, paradygmatu zła, bardzo niebezpiecznym jest to, że człowiek, który wchodzi w paradygmat zła, ulega złu w różny sposób, czy z własnym, czy nie z własnej winy, w jakikolwiek sposób ociera się o zło, to zło wpuszcza taki najbardziej niebezpieczny pokus, która mówi, że skoro popełniłeś zło, nie masz prawa już do więzi, do miłosierdzia Bożego, do czułości Boga. Że na tą czułość musisz sobie zasłużyć, musiałbyś to albo ukryć, schować, a że przed Bogiem się nie da schować, więc sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego ludzie często po grzechu mówią, Bóg mnie odrzucił, Bóg mnie potępił, Bóg mnie nie chce. I że musiałbym teraz jakby wyjątkowo coś zrobić wyjątkowego, aby sobie na tą więź z Bogiem zasłużyć. I to jest strasznie niebezpieczna pokusa, jedna z najbardziej niebezpiecznych pokus w paradygmacie zła. O wiele bardziej niebezpieczne niż wszystkie inne razem wzięte. Że ja sobie myślę, że skoro zrobiłem to, taki grzech popełniłem, to nie otrzymam miłosierdzia Bożego. Bardzo niebezpieczna pokusa, która zniszczyła życie niejednemu człowiekowi. Tak myślą też ci, którzy obserwują Chrystusa, ponieważ On poszedł do Zacheusza, objawił mu, pokazał mu swoje miłosierdzie, czułość, dał mu to wszystko, jeszcze bez jakiejś spowiedzi, wyznania, rozgrzeszenia, obdarował go miłosierdziem, bez rozliczenia go z jego życia. No, pokazując mu to, że to jest kłamstwo, że na miłosierdzie Boga nie trzeba sobie zasługiwać, że Bóg swojego miłosierdzia nigdy nie cofnie. Bóg, miłość może stawiać granice, może stawiać warunki, nie na wszystko się zgadza, ale wszystko to robi czule i miłosiernie. To jest umiejętność. To jest wielka umiejętność. Połączyć miłosierdzie ze stanowczością, stawianiem granic, wymaganiem, ze sprawiedliwością, to tak. Ale nigdy miłosierdzie nie cofnie swojego miłosierdzia. Nigdy. To jest jego wielkość. To jest właśnie na tym polega miłosierdzie, że ma w sobie ten wymiar bezwarunkowy. Nie stawia warunków. Tak jak matka nie stawia warunków swojemu dziecku, żeby być wobec niego czuła. Nie ma, czy rodzice swoim dzieciom zawsze okazują miłosierdzie. Nawet jeśli stawiają granice i wymagania. Bardzo trudne to jest dla osób, które żyją w paradygmacie zła do przyjęcia. I tak jak traktują siebie, tak też traktują potem innych. Coś się stanie, ktoś się obrażą, ktoś ich skrzywdzi, odchodzą wtedy. Reagują z zerwaniem więzi. Są wierni do pierwszej krzywdy. I krzywda oznacza odchodzę. Nie przerywam miłosierdzia. Nie mogę okazać serdeczności, czułości osobie, która mnie krzywdzi. Bardzo niebezpieczna to jest, ponieważ to, co robimy z innymi, robimy także z sobą i na odwrót. I tutaj Chrystus właśnie w tym spotkaniu z Zacheuszem pokazuje, że nie. Pokazuje mu, daje mu to, na co być może sobie nie zasłużył, w tym rozumieniu takim faryzejskim. Podobnie jest z innymi osobami, które odwiedza tego gorszy właśnie faryzeuszu. On jada z grzesznikami, z cudzołożnikami, siedzi przy stole z nimi, wobec nimi. Przecież co on robi? Przecież jakby on wiedział, kim jest ta kobieta, to by nie pozwolił już na taką czułość między sobą. No właśnie nie, na odwrót. Ponieważ to, co leczy człowieka, to, co doprowadza do poprawy, jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest lekarstwem. Ten człowiek, Zacheusz, poprawił się, stanął i rzekł, Panie, oto połowę majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to rzekł Jezus, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. No, to jest właśnie bardzo piękne. To wtedy, kiedy doświadczył czułości, miłosierdzia Bożego, obecności, zainteresowania, delikatności Chrystusa,
Wtedy zmienił się, wtedy podjął bardzo głębokie, mądre decyzje, zachował się sprawiedliwie, naprawił swoje błędy, a jeśli w czymś skrzywdziłem, oddam poczwórnie. To Chrystus go do tego nie zmusza. On w doświadczeniu miłosierdzia, on na taki pomysł wpada. To jest naturalna reakcja człowieka. Tam, gdzie pojawia się prawdziwe miłosierdzie, tam rodzi się sumienie. Nie jest tajemnicą także w psychologii rozwoju człowieka, psychologii sumienia, że sumienie pojawia się na horyzoncie miłosierdzia. Gdy człowiek doświadcza miłosierdzia, wtedy pojawi się prawdziwe, zdrowe sumienie, które chce chronić to doświadczenie. Ale sumienie jest owocem doświadczenia miłosierdzia. Dlatego nie ma dojrzałego sumienia, takiego jakie się rodzi w tej historii w Zacheuszu, bez doświadczenia miłosierdzia. Najpierw musi być miłosierdzie, a potem jest sumienie. Nie na odwrót. Że najpierw sobie zasłużę, będę człowiekiem prawym i Pan Bóg będzie wobec mnie serdeczny, ciepły, jako nagroda. Diabelska pokusa. Nic gorszego. Największych błędów ludzkości. To jest, tego nie wolno cofnąć. Dlatego też cechą dobrych spowiedników jest to, że są miłosierni wobec osób, które przychodzą. Niezależnie od tego, jacy są. Ciepli, czuli, mówią prawdę, ale nie odmawiają miłosierdzia, ponieważ nie jest tak, że sobie miłosierdzie czeka za konfesjonałem. Miłosierdzie czeka przed konfesjonałem. Dlatego bardzo wiele osób się boi spowiedzi, boi się, że ktoś go okrzyczy, że jednak jego teza się sprawdzi. Jak ksiądz się dowie o jego grzechach, to straci do niego delikatny, będzie wobec mnie nieczuły, będzie wobec mnie szorstki, straci zaufanie do mnie, odsunie się ode mnie. Iluzja grzechu. Bo druga pokusa po grzechu. Być może właśnie pierwszy grzech jest po to, żeby doprowadzić do drugiej pokusy. Odejdź, bo już nie zasłużyłeś na to, żeby cię przyjąć. Nie, żeby być wobec ciebie miłosierdziem. Jeżeli spowiednik jest dobry, sam ma wypełnione serce miłosierdzia, nigdy nie odmówi grzesznikowi miłosierdzia. Pierwszym doświadczeniem spowiedzi jest właśnie doświadczenie miłosierdzia Boga, które się objawia przez miłosierdzie spowiednika, które okaże delikatność i czułość grzesznikowi. Pierwszym obowiązkiem spowiednika jest to, żeby przyjąć penitenta. Przyjąć go ciepło. Niektórzy, ja mam wykłady dla spowiedników, to się buntują, a co ksiądz mówi, trzeba rozliczyć. Nie trzeba. On się sam rozliczy. A ja mogę mu w tym pomóc. Jeśli się mu okaże ciepło, jak Chrystus, miłosierdzie, on sam zobaczy. Wtedy się zrodzi w jego sercu powoli sumienie. Może nie przy pierwszej spowiedzi, ale nieraz ktoś do mnie przychodzi po wielu latach do spowiedzi i mówi, a proszę księdza, już nie byłem tyle lat w spowiedzi. Co ja mam teraz robić? No niech się Pan spowiada regularnie, niech Pan przechodzi regularnie. Ja nie mam grzechu, niech się Pan spowiada regularnie, to Pan zobaczy grzech. Jak może zobaczyć grzech, jak tyle lat żył w ciemności? W ciemności nigdy jest ani dobra, ani zła, co? Wiadomo, że on żył w ciemności, no poplątał się. Ja nie będę od niego wymagał, żeby on widział precyzyjnie grzech. Nie, ale coś tam powie, że mięsko zjadł w piątek, bo się zagapił. I tego typu różne paradoksy mi opowie. Daleko jeszcze do grzechów. Ja mówię, niech Pan żyje w świetle. Niech Pan przechodzi do tego sakramentu, doświadczy miłosierdzia Bożego ludzkiego. Szybko Pan zobaczy i prawdy, i kłamstwo w swoim życiu. A to jest owocem doświadczenia miłosierdzia. Nie na odwrót. W ciemności nie widać, co jest dobre, a co złe. W ciemności wszystko się miesza. I to jest bardzo niebezpieczne. Zresztą podobną logikę widzimy w scenie powołania Piotra nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Chrystus mówi bardzo, bardzo podobny schemat. Kiedy po cudownym połowie, obfity połów, nie mieli nic oparcia na ryb nocą. Chrystus mówi, wypłyńcie na głębie, zarzućcie sieci. Mistrzu, całą noc pracowali, tak dalej. W końcu wracają, mają sieci pełne ryb, także się już prawie wszystko zanurzało. I wtedy Szymon Piotr mówi do Jezusa, rzuca mu się do kolan i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznym. To jest dokładnie logika człowieka, który żyje, nie ma doświadczenia miłosierdzia. Bo on jest grzeszny, więc odejdź ode mnie, bo ja jestem grzeszny. Nie wiesz, kim ja jestem. Czy ty wiedział, Panie Jezu, kim ja jestem, co ja mam na sumieniu, to ty byś taki nie był miły do mnie. Ty byś dawno, gdybyś się zgorszył mną. Nie. Chrystus mówi nie. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Nie bój się mojego miłosierdzia. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Bardzo głęboka scena, jeżeli chodzi też o przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania. Boję się pójść, bo boję się, że ktoś, jak powiem komuś wszystkie moje grzechy, to
ten człowiek mnie odrzuci. Tak ciągle żyjemy w takim lęku. Boimy się budować więzi z Bogiem i z ludźmi, bo gdy ten człowiek mnie pozna, na pewno mnie odrzuci. Więc lepiej odejść ode mnie od razu. Idź Pani od razu. Czy Pani ma rozczarować czcigodnym księdzem? Proszę odejść od razu. Jak Pani, Pani poznała mnie, nie, to jak mówi Piotr, odejść. Jakbyś mnie poznał, Panie Jezu, to byś ode mnie odszedł, bo jestem człowiekiem. To jest logika zła. To jest niebezpieczny paradygmat zła. Można być opętany taką myślą. Bardzo niebezpieczny niebezpieczna forma opętania. To jest też bardzo głęboka, często opętanie rozumiem bardzo tak, jak w filmach amerykańskich, tak bardzo tak naiwnie, niekoniecznie prawdziwie. Mamy przykład bardzo głębokiego zniewolenia człowieka przez złą myśl, opętanego złą myślą, że jeżeli ludzie, że na miłosierdzie Boże trzeba sobie zasłużyć. To jest opętanie. Tak samo w relacjach ludzkich. Dlatego Chrystus przez to spotkanie, czułe spotkanie, przez ten egzorcyzm, tej sceny, wyrywa go z tej iluzji. Nie musisz odchodzić. Moje miłosierdzie nie jest uwarunkowane Twoim zachowaniem. Zawsze będziesz miał miłość, zawsze musisz wrócić. I to jest potęga sakramentu pokuty i pojednania. Jedyne miejsce na świecie. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. No mamy granice. My też nie jesteśmy bogami. Nasza miłość jest ograniczona. Tak łatwo to powiedzieć, ale w końcu, gdy nasz ludzie pokrzywdzą, mamy dosyć, odchodzimy, przerywamy czułą miłość. Człowiek jest ograniczony. Mamy naprawdę, nasze możliwości nie są nieograniczone. Mamy też swoją wytrzymałość. Można się naprawdę nie wytrzymać. Znamy ludzi, którzy nie wytrzymali. Krzywd, odeszli, zareagowali zemstą, przerwaniem więzi. Nie da się. Natomiast tego nie ma w Bogu. I dlatego sakrament pokuty, który łączy, splata miłość Boga i miłość człowieka, jest tak potężnym wydarzeniem, że wyciąga ludzi z niewoli, z opętania tej myśli, że na miłosierdzie Boże, na miłość Boga trzeba sobie zasłużyć, a nie, że Bóg mi ją daje już przed konfesjonałem, zanim jeszcze wyznałem swoje grzechy, Bóg mi daje. Dlatego, że wierzę w taką miłość, przychodzę, kto nie wierzy w taką miłość, nie przyjdzie. Bo po co? Żeby jeszcze bardziej być poniżonym, odrzuconym, wyśmianym. Jeżeli ja wierzę, ufam Bogu, mam taką miłość, to przyjdę. Żeby się też przekonać, że taka miłość istnieje. Dlatego też sakrament pokuty i pojednania jest jednym z najważniejszych dowodów na istnienie Boga. Jeśli spowiednik jest w miarę normalny. Nie zaciera tego obrazu. To nie jest zanudzona ikona. Bo są nieraz tacy nieudacznicy, nie? Znaczy wrzeszczeć, krzyczy, tam, odbija niektórych naprawdę. Są tacy, takie podróbki. Zaczyna krzyczeć, wyzywa na człowieka, który przychodzi, mówi, Pan, coś ty zrobił, ty tam. Boże, to jest czerwona świat, czerwona lampa tego człowieka. To nie jest jego zadanie. Jego zadanie jest przyjąć penitenta, objawić mu miłosierdzie, dać mu światło miłosierdzia Bożego, a reszta się dokona. To jest przestrzeń wzrostu dla niego. Oczywiście nie należy kłamać, jeżeli coś jest grzechem, no tak, to oczywiście ma Pan rację, tak się stało. Ale nie ma odrzucenia, nie ma poniżenia tego człowieka. Właśnie to jest dokładnie na odwrót. To jest pokusa wobec spowiednika, żeby tak odrzucić i zlekceważyć penitenta. Jest dokładnie na odwrót. Jest to ikona Rembrandta, którego ojciec przytula swojego syna, nie robiąc mu rozliczenia, co, gdzie robił, jest pięknym symbolem. Ojciec nie żąda rozrachunku. No to przyjdzie czas. Gdzie był, ile przepił, z kim przepił, co robił. Listę tutaj, ile pieniędzy straciłeś. O Boże. On go przytula, zabija dla niego utuczone ciele. Cieszą się, prawda? Na rozliczenie przyjdzie czas, bo to się śpieszy, co nagle to po diable. Ważne, że przyszedł. A już no, ile razy, pięknie to, a kogo to obchodzi ile razy? Dobrze, że przyszedłeś. Dobrze, spowiednicy wyrażają przede wszystkim radość. Pamiętam takiego spowiednika w mojej rodzinnej miejscowości. Zawsze jak przyszedł do niego penitent, to mówi, dobrze, że przyszedłeś, całe niebo się cieszy. Zawsze wszystkim to mówi. Wszyscy wiedzieli, że to usłyszą, ale się cieszę, jak pierwszy raz. Wiadomo, Boże, gdy księdza słowo, księdza rutyny, to zaczęła się tutaj, dobrze, że przyszła Pani, całe niebo się cieszy. Niby to wszyscy wiedzieli, cała miejscowość wiedziała, że to usłyszą. A wszyscy się cieszyli, szli, żeby to usłyszeć. Jakby chcieli to usłyszeć. Bo on nie kłamał, to nie było. Ja tam gdzieś przeczytał w książce, tak trzeba i znowu idą ci grzesznicy, to dobrze, żeś przyszedł. To było z głębokiego serca. To był święty człowiek. Tylko wiedział, co mówi. Pokazywał miłosierdzie. No taki był podobnie, bo ojciec Czapla, u którego się spadałem jako wikary. To doskonale to wyczuwał. Przede wszystkim ojciec, który się cieszył i
no i przyjmował, i odramatyzowywał grzech, cieszył się właśnie tym, że może doświadczyć miłosierdzia. To wielka szkoła miłosierdzia ojca Czaplana. Miałem jakąś taką spowiedź w niego, jakiś taki byłem dosyć przestraszony, jakiś taki myślałem, grzech, bo wydało mi się, że świat się wali, że to szkoła. No to teraz patrzę z perspektywy, to nic się nie stało, ale wtedy jak wikary, taki mały faryzeusz, wydawało mi się, że już świat mi odrzuci po tym grzechu, że w ogóle to już trzeba by sobie pielgrzymkę do Jerozolimy na kolana, w ogóle mi jedna na nią przebaczył. Idę tego Czaplaka do spowiedzi, pukam, mówię na ten grzech, mówię, Krzysiek, mówię, takie same grzechy mi się trafiają. I do domu, co się tak przejmujesz? Czy dzieci dobrze nakazania podobno ogłosisz? Co ty się tak przejmujesz? Tam to było oświecenie. Wracałem, pamiętam z tego, o tych jezuitów na ZWM, dzisiaj osiedle Armii Krajowej, to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. Czaplak mi powiedział, nie, co ty się tak przejmujesz? Ja to samo robię, co sam się, no to trudno, no wiesz, no to, co, nie będziemy się tym przejmować. Ucz dzieci, kochaj ludzi, Pan Bóg jest tego, Pan Bóg cię rozliczy z miłości, a nie do grzechu. No i to jest prawda. Nie zlekceważenie grzechu. W takiej właśnie perspektywie takiego miłosierdzia rodzi się prawdziwe sumienie. Nie z lęku, ale z zachwytu nad miłosierdziem. Sumienie nie rodzi się z lęku. Tylko z zachwytu nad doświadczeniem miłosierdzia. Jak u dziecka. Sumienie się rodzi wtedy, kiedy dziecko doświadcza miłosierdzia w domu. Wtedy rodzi się prawdziwe, nie z lęku, ale z zachwytu nad miłością w sumie. Żeby chronić miłość. Nie żeby się, boję się kary, czy pójdę do piekła, czy Pan mi ukaże, że mi popsuje pogoda na nachta, że mi śnieg stopnieje, jak powiem na nachty, przyjadę na Ramzową, to śniegu nie ma, bo a widzisz, Pan, za tym grzech, za tydzień temu. Jakbyś nie grzeszył, to był śnieg, widzisz, a następny raz nie grzesz. No to pójdę spowiedzieć, że był śnieg na Ramzowie. Pójdę za spowiedź, z lęku, a nie z pasji, bo bez miłości. Że idę po to, żeby uratować tak piękne doświadczenie, żeby nie uległ pokusie. Takich zła, żeby wyjść z tego opętania zła, to mi mówi, nie, trzeba zasłużyć, bo też tak to ludzi traktuje. To jest wielka umiejętność też w związkach, żeby, a także wobec osób nas skrzywdziły, okazać miłosierdzie. To jest wielka umiejętność. Jeżeli my żyjemy w paradygmacie zła, też oddzielamy. Ktoś mnie skrzywdzi, nie daje mu czułości. Albo jakby skrzywdziłeś, to zakalnie nie będziesz miał już mojej czułości. Nie będzie mi blisko, ale nie będzie czułości. Nie będzie ciepła w mojej stronie. To jest też głęboka integracja, tak jak ta integracja róży. Że mogę mieć żal, kogoś mogę być skrzywdzony, ale nie muszę odmówić czułości. To jest duża umiejętność. Bardzo duża umiejętność. Może najwyższy stopień dojrzałości człowieka. Żeby nie okazać, nie odmówić miłosierdzia tym, którzy nas skrzywdzili. Najczęściej w tym paradygmacie zła każemy ludzi, nie będę z tobą rozmawiał, dobrze, powiem ci, zabić cię nie zabiję, otruć cię nie otruję, ale czułości już nie będzie. Nie będzie miłosierdzia z mojej strony. To jest bardzo niemiłosierdzie. To jest owocem sakramentu Bogu. Dziękuję. Człowiek jest do pewnego stopnia zdolny do takiego wyczynu, ale granica czasami jest bardzo blisko. Dlatego sakrament pokuty, który łączy doświadczenie Boga i człowieka, daje, poszerza możliwości człowieka, że człowiek potrafi więcej unieść. Pamiętam kiedyś przed laty takie małżeństwo, że żona zdradziła męża. Oczywiście on się o tym dowiedział, straszne cierpienie, ból, ale też ból tej kobiety. Oczywiście związała się z tamtym mężczyzną, zakochała się w nim, strasznie głębokie uczucie tej kobiety. W końcu została ze swoim mężem. Odeszła od tamtego mężczyzny. Straszne cierpienie, ponieważ rzeczywiście tamtego mężczyzny też pokochała. Oczywiście też mąż i mąż strasznie cierpią, dużo złości, żalu, smutku, jak człowiek zdradzony. Ale to ta kobieta opowiadała, że to najbardziej ją poruszyło i pogłębiło ich związek. To, że kiedyś do niej podszedł, stał w strasznym bólu. Wszystko w nim bolało i powiedział, pocałował ją w policzek i powiedział, wiesz, mam wrażenie, że strasznie cierpisz. I powiedziała, to dla mnie była rewolucja, że mój mąż, który tak mógłby mnie wyrzucić z domu, rozwieje się ze mną i miałby prawo. Podszedł do mnie, nie tak, że przestał cierpieć, że strasznie odczuł do mnie złości, żal. Pocałował mnie w policzek, powiedział, mam wrażenie, że bardzo cierpisz. I że podejrzewam, że się cierpiał. I z tego powodu, że zdradziła, ale też to jest po żałobie po tamtym mężczyźnie. To był fakt. Ona cierpiała. Niezależnie od tego, czy winna, nie. I ono, ten prosty gest miłosierdzia, ten delikatny gest, że jej też współczuje. Nie tylko sobie, że jest zdradzony mężczyzną, ale jej współczuje w tym cierpieniu, że ona też cierpi. Bardzo było punktem zwrotnym tego związku. Po latach ta kobieta wspominała ten gest jako coś, co przywróciło jej życie.
drobny gest miłosierdzia jej męża, który sam cierpiąc, bardzo cierpiąc, mając złość do niej, nie odmówił jej miłosierdzia i współczucia. Tego delikatnego pocałunku jej policzka i powiedzenia, że rozumie, że też cierpi. Nie tylko on cierpi, ale ona też bardzo cierpi. To jest głęboka, zintegrowane doświadczenie właśnie miłosierdzia. Nie oddzielam, nie oddaję miłosierdzia nawet tym, którzy mnie głęboko skończyli. Bardzo trudne doświadczenie. To jest też owoc sakramentu pokuty, ponieważ Chrystus ukrzyżowany mówi im: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest akt miłosierdzia. I wtedy, kiedy Chrystus został ukrzyżowany, jego ciało było jedną wielką raną, ręce zostały przybite do krzyża i nogi, bo z tych ludzi, którzy to zrobili, on mówi: przebacz im, jest czuły wobec tych ludzi. Nie mówi, bo zabija ich, co patrz, co oni zrobili, zemści się, ale mówi: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wtedy odkupił świat, wtedy był największy akt czułości Boga i miłosierdzia. Właśnie wtedy, kiedy Chrystus był najbardziej skrzywdzony na krzyżu, odkupił świat. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No, to jest potęga miłosierdzia, która nawet wtedy nie przerywa swojego miłosierdzia i nie reaguje zemstą. Tego jest, po to jest sakrament pokuty. To jest cel. Celem sakramentu pokuty nie jest grzech sam w sobie. To nie jest sakrament grzechu. To jest sakrament miłosierdzia. Żeby sprawdzić, jeśli ksiądz jest w miarę dobrze przygotowany. Bo to jedyne, co może spaprać, to jest tylko ksiądz. Nikt inny. I chyba niewygodny konfesjonalność. Pan Bóg nie spaprza. Ale czasami ksiądz, jak jest witrażem zabrudzonym, niejasnym, sam nie ma doświadczenia miłosierdzia, to może zepsuć to doświadczenie, ponieważ może odmówić miłosierdzie. I to jest straszny grzech księdza. Jest grzech wołający o pomstę do nieba, kiedy ksiądz odmawia miłosierdzia. A to już problem jest księży. Natomiast jeżeli ksiądz jest w miarę prawidłowy, dobrze wychowany, jest dobrze, miał dobre formacje w seminarium, jest dobry, sam dobrze się spowiadał, sam dobrze przeżył swoją grzeszność, tego nigdy nie zrobi. Nigdy tego nie zrobi. I wtedy jest to najcenniejsze doświadczenie, że miłosierdzie Boże jest większe. Że wszystko można odmówić, że wiele rzeczy można odmówić, ale nigdy nie wolno odmówić miłosierdzia. Ponieważ tam, gdzie nie ma miłosierdzia, tam wszystko usycha. Tam wszystko, tak jak dziecko, jak niemowlę, któremu się cofnie miłosierdzie, umrze. Sam człowiek, jeżeli mu się cofnie miłosierdzie, nie będzie sprawiedliwy, nie będzie miał sumienia, padnie jeszcze większe zło. Miłosierdzie jest lekarstwem na nasze czasy. Także korzystajcie często z sakramentu pokuty i pojednania. Dobrze mieć swoich własnych spowiedników, też mieć takiego w miarę poprawnego księdza, który odróżnia teologię katolicką od czegoś innego. Zna tą prostą prawdę. To się wydaje bardzo proste, ale tak mam wrażenie, że trzeba długiej drogi, żeby ją głęboko przeżyć. Uwierzyć tak tym: Jezu, ufam Tobie. Uważam to słowo ufam Tobie jako podstawową cechę ducha, że ja naprawdę ufam, że taki miłosierdzie nie. To, co powiedział kiedyś Chrystus Faustynie Kowalskiej: nie bolą mnie Twoje grzechy, ale boli mnie to, że nie ufasz mojemu miłosierdziu. To mnie boli. To jest dla mnie powodem cierpienia. To, że zgrzeszyłaś, to uniosę. To z tym sobie poradzę. Ale to, że nie ufasz mojemu miłosierdziu, mnie strasznie rani. I to jest pewne, że ja nie grzechy. My się czasami rzeczywiście robimy taką religię grzechu. Wyolbrzymiamy te grzechy, a nie ufamy miłosierdziu. Boimy się miłosierdzia, nie ufam. Jezu, ufam Tobie. Pierwsze zdanie, które mi zachwyciło ze Zieniczka Rosny Kowalskiej, to było to zdanie: jeśli czekasz, aż będziesz bez grzechu, aby mi powiedzieć, że mnie kochasz, przyjąć moją miłość, nigdy mi tego nie powiesz. Uważam, to jest jeden z najbardziej genialnych zdań świata. Jeśli czekasz, aż będziesz bez grzechu, aby mi powiedzieć, że mnie kochasz, nigdy mi tego nie powiesz. Genialne zdanie, które przerasta możliwości zwykłej, prostej kobiety. To jest natchnione zdanie. Cała głębia miłości w tym, żeby nie przerywać miłość. Panie, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę, na świętość, na wielkość Twojego Kościoła. Że miłość uniosła nasze grzechy. No to jest jak punkt kulminacyjny dobrych więzi, dobrego miłosierdzia. Nie wolno nikomu odmówić miłosierdzia, nawet największemu grzesznikowi. Ponieważ miłosierdzie potrafi uratować, miłosierdzie odkupiło świat. Rozpoczniemy teraz spowiedź. Ja będę spowiadał na trzecim piętrze, tam w tym takim na końcu korytarza jest takie miejsce oszklone, a ksiądz Przemek będzie spowiadał w tej sali tutaj. Także tutaj, a adoracja będzie na pierwszym piętrze, wystawiającym przez sakrament, oratorium, można się pójść do kościoła, czy pozostać w swoim własnym pokoju. Także i tych, którzy się będą spowiadali, którzy nie będą spowiadali, pamiętają o modlitwie za tych, którzy się spowiadają, także za inne osoby, żeby jak najwięcej osób dzisiaj
odnalazły drogę do sakramentu pokuty i pojednania. Tam, gdzie zaginie praktyka sakramentu pokuty i pojednania, naprawdę jest, to jest największy fokus. Kiedyś o tym mówiłem publicznie, w szereg takich konferencji o spowiedzi w Krakowie, że taki odpowiedziałem, że naszą wspólnotę kapłańską biskup Felix Gen, biskup Münster w Niemczech, powiedział, że największym cierpieniem jego, jako biskupa jest to, że jego decyzję dzisiaj nie spowiadają. Największa trwoga i cierpienie, że co będzie z moimi ludźmi, którzy się nie spowiadają, ponieważ nie doświadczają miłosierdzia Bożego, żyją w paradygmacie zła. I ten paradygmat przekazują swoim dzieciom. Logikę zła. Na przykład to, że miłosierdzia nie ma, albo miłosierdzia się nie opłaca, miłosierdzie jest zagrażające, a poza miłosierdzie trzeba sobie zasłużyć. Bardzo niebezpieczna pokusa. Pamiętajmy o to, żeby ten sakrament pokuty i pojednania trwał. Także nas, naszych dzieci, wnukach. Jest to miłosierne czasami też zachęcić kogoś, pokazać mu, powiedzieć mu o tym. Kto doświadcza sakramentu pokuty i pojednania, nigdy z niego nie zrezygnuje. To jest najpiękniejszy, najbardziej wzruszający doświadczeń ludzkości. Wielki